Siema, ja jestem Remek, a dzisiaj spędzimy 24 godziny w parku wodnym Santago. Przetestujemy dzisiaj każdą zjeżdżalnię, każdy basen, każdą saunę, restaurację i spa. Naszym zadaniem będzie spędzić noc na wodzie. Nie wiem, czy wiedzieliście. Na wodzie? Nie mówiąc o tym, że będziemy tu dzisiaj kompletnie sami. W nocy, w sensie. Ami. Klikaj ten czerwony guzik i koniecznie subskrybuj kanał, by nie ominęły cię kolejne nasze filmy. 60 tysięcy łap w górę. I co? I robimy kolejne 24 godziny w kolejnym zarąbistym miejscu i piszcie w komentarzach, w jakim miejscu. Ale musi być 60 tysięcy łapek. Jest godzina 14! Zaczynamy! Ej, mega zarąbiste jest to, że jesteśmy tutaj sami. W sensie nie ma tu żadnych gości, są tylko pracownicy całego Santago. Gracias, senor. To będzie naprawdę luksury nagrywka. To nie jest rywali ognisko. O, Zanzibar! Moje marzenie się spełniło. Idziemy na obchód, ale zostawiamy na chwilę basicowo rzeczy. Będziemy też szukali miejsca, w którym będziemy mogli się, że tak powiem, zakwaterować. Między jakimiś polemkami albo na leżaczku czy coś. Na chwilę zostawiam to tutaj i idziemy zobaczyć cały obiekt. Duże to. Nie, no wygląda to niesamowicie. Ja uważam, że lepsze miejsce jest tamster na wadze. Ja uważam, że dla odmiany, bo widzom się już znudzi ten content, że ciągle w jakichś ciężkich warunkach, więc dla odmiany warto tutaj. Słyszeliście, drodzy widzowie? No, powiedział, za dobrze, za dobrze. Ale tamto miejsce moim zdaniem najlepiej wygląda. Mhm. Tak, na dworze od razu, pod mostem tam. Wspominam, że noc spędzamy na wodzie, więc nie śpimy tutaj, chłopaki. Co? Ja się na to nie pisałem. Ja już się zgubiłem ogólnie, nie? Cztery. Nawet więcej! Witajcie w naszych skromnych progach. Każdy ma tutaj swój własny basen. Dobra, mamy mapę. Sprawdziliśmy już praktycznie wszystkie lokalizacje. Byliśmy w tej przestrzeni, tu jest gastro. Tu są te zjeżdżalnie. Tak, tu jesteśmy. Znajdujemy się w tym miejscu. To tu rozłożymy bazę. To tutaj się roznegliżujemy i przebierzemy. Moi drodzy, kochani widzowie, uważajcie. Głowy w dół teraz. Przechodzimy pod egzotycznymi liśćmi. Co tu można za liść? Można też trafić na pająki i na węże, więc uwaga. Co do naszego pokoju w butach? Jezu, się wkurzałem dzisiaj. Rozkładamy się w tej dżungli. To będzie nasza baza i trzeba się przebrać. Jest godzina 15:40, byliśmy na obchodzie. W pierwszej kolejności idziemy się umyć, bo tak trzeba. Nie nagrywaj mnie bez formy! Marek, rób Marek! Jakbyście chcieli więcej nagich fotek od Gręca... 5 zł. Zadzwońcie. Powiem wam, wododporne? Przerąbana nagrywka. Ciężko, ciężko. Jest godzina 15:56. Jesteśmy już ogarnięci. Mamy też bazę, więc startujemy i testujemy pierwsze zjeżdżalnie. No w tej dżungli da się zgubić, naprawdę. Jednak nie na zjeżdżalnie, a w pierwszej kolejności sprawdzamy nasz basenik obok bazy. Czy woda jest wystarczająco ciepła? Ej, to naprawdę, to będzie jedna z najpiękniejszych 24 godzin. Ja nie chcę nic myśleć, że tam jest bar, tylko jeszcze obsługi nie ma. Bijamy. Obudziłem się w końcu. Tego mi potrzeba. Siema, mordo. Proszę siadać. Bo nie. Jestem ciekaw jednej rzeczy, stary. No. Po 24 godzinach tutaj, będąc głównie w wodzie, będziemy mieli tak, zamoczone ciało i ręce, że to jest hit. Godzina 16:20 i idziemy na małą gastruwę. A po gastruwie od razu lecimy na zjeżdżalnię. Tak na filmach amerykańskich. Outsider, główny bohater, tam siedzi, a tu ci sportowcy, tak? Bo klasa sportowa? Bijemy go. A matematyka jest ważniejsza w życiu. Super. Dzięki. Dziękujemy. Mucho grezzo va bene, pamparito, cannataro. Don capisco italiano, don capisco. Ja. Muszę wam przerwać, moi drodzy, ponieważ właśnie do zapowiedzi wleciała nowa kolekcja Icons, czyli właśnie takich oversize'owych koszulek i bluz z naszywkami. Koniecznie wbijajcie na sklep Rezigiusz. Człowiek, kamera. Życie operatora nie jest łatwe. Wybieramy zjeżdżalnię i lecimy. Dobra, zaczynamy od najsłabszych, najdelikatniejszych, potestujmy, zobaczmy, a potem najszybsze i najmocniejsze. Dobra! Tak się jeździ w parku wodnym. A się tu duszno zrobiło w moment. Dobrze, gorąco. No i tak jeszcze, nie mam zegarka, ale jeszcze jakieś 18-20 godzin takich krzyków. Jak tam był ten tunel jakiś dziwny? Zajebiste to było! To było zajebiste! Proszę państwa, witam was w cudownej zjeżdżalni nazwanej Black Thunder. Easy peasy lemon squeezy. Myślałem, że mi tu dojedziesz. Taka lightowa. Rainbow race! Chłopaki, kto pierwszy na dole, ten wygrywa. Uwaga! 5, 4, 3!
shit, where did it go? Jakie to było zajebiste! 3, 2, 1, go! Fajne! Nie była spokojna zjeżdżalnia. Ale zajebiście się na nie zjeżdża. Co się stało, Paweł? Ała, paluszek! Paluszek zrobiłeś, ała? Ała, paluszek! Czy będą kiedyś jakieś 24 godziny, gdzie ty sobie nie zrobisz krzywdy? Wszystko dla kontentu! Nie, ale serio, tam już panowie ratownicy wyciągają apteczkę. Marek sobie przeciął palca. Będziesz żył, Mareczku? A że podobno mieli amputować, ale a, chyba będzie okej. Okay. Czyli będziesz żył, ale będę żył. Chyba już dzisiaj nie popływasz, co? Nie no, żart! Żartujemy. Lecimy jeszcze na prawie najszybszą i najszybszą zjeżdżalnię. Tak mi się marzyła ta zjeżdżalnia, ale to jest hit. Niestety jest aktualnie w konserwacji, on tam ogarniają, ale tego najbardziej żałuję. Tutaj uwaga na spoleczku. Czekaj, czekaj! Nie! Szymon! O ja! Ja! Przerąbana jest ta zjeżdżalnia. Tam jest jeden taki moment, że jedziesz i nagle zjeżdżalni nie ma. Nagle jest ciu! Marek! Marek, nie! Marek się poddał. Nie ubieraj, Marek! Tygrys! A! Dobra. Najszybsza zjeżdżalnia. Robimy ją! Nie, tygrys to mamy tutaj! Chłopaki, żegnajcie! Yo! Marek! Co tu się dzieje? Kurwa! Przerąbana była. Ale szkoł był dobry. Sam początek, zawał. O, jedzie nasz troll. Marek! To Sumi! To ja tu jest... Jaki strach. Idziemy teraz uczyć się surfować. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Surfowałem już, ale nic nie umiem. W ramach przerwy ze zjeżdżalniami trzeba posurfować. Płyniemy tak. Tu mamy deskę tutaj z przodu, nie? Dobra, uczymy się surfować. Która jest godzina? 20:19. Nice. Przez godzinę surfowaliśmy? Mega zajebiste. Patrz tu szybko, zobacz. Patrz. Widzisz to? Co? Godzina 19:06. Ale jestem masny. Masno, nie? Ej, powiem wam tak, to jest zajebiste 24. Zjeżdżalnie, co? Surfowanie. Dżungla tu. Dżungla. Naprawdę jest kozacko. W sensie cała nagrywka jest tak kozacka, że to jest hit. W sensie nie wiem, mam nadzieję, że się to dobrze ogląda. No my się świetnie bawimy. Ja a propos tych łańcuszków, przypominam, w tym tygodniu będzie drop na sklep Rezigiusz. Czujecie to? No. Team X. Strach. Czujesz? Team X. Nie no, czuję, tu był Team X chyba. Tu był chyba Team X. Nie no, tak całkiem serio. Okazało się, że Team X też tutaj wczoraj nagrywał, też 24 godziny. Nasz content ukradli. Nie no, żartujemy oczywiście, śmiejemy się. Żartujemy. Co się dzieje? Także, jeśli będą w komentarzach ludzie, którzy piszą, ej, p***liście. Uwierzcie mi, że nie. Tak.
No dlaczego? My zrobimy teledysk! I Disa na Team X! Nie no, tak serio, to serdecznie was pozdrawiamy. Idziemy na bardzo dużą falę. Co to oznacza, nie wiem, ale sprawdźmy. Jak on to zrobił? Marunio, dołączysz do niego? Tak, okej, okay. Pieprzyć konsekwencje! Ja nie pieprzę konsekwencji, zrobię to bezpiecznie. Marek! I wyobraźcie sobie, wypadł z łódki w trakcie sztormu. Siema! Op! Sarenkę! Jestem twoją sarenką. Syrenką, nie sarenką. Syrenką. Marek, ratuj, sorry! Za burtą! Jak wygląda łapa, dobrze? Dobrze. Teraz usta, usta! Szybko! Dobra, nie chcę się. Mam problem. Zgubiłem gdzieś swoje klapuszki. Ale mam zdrowe nóżki. A zaraz te klapki i tak znajdę. Kierowski! Boso przez park wodny. To jest strasznie śmieszne uczucie. I może wydawać się wam, że jesteśmy pod wpływem pewnych trunków. Ale wcale tak nie jest, bo nasze zachowanie jest stymulowane zmęczeniem, adrenaliną i wszystkim innym. I serio, mieliśmy taką przed chwilą taką myśl pod tytułem: no czuję się jakbym był podpity lekko. Która jest godzina? 20? Która jest godzina? Ja pierdyka, nie? 20, czuję się jakby to już była, nie wiem, pierwsza w nocy. I to wszystko zauważyliśmy, że jest powodowane przez zmęczenie. I przez to, jaka adrenalina tu panuje. Cały czas coś robimy, stary. To jest jak kawalerski, nie? Atrakcja, 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 atrakcja. Moje najlepsze spanie. W miesiąc. Idziemy jeść. Godzina 19:30. Ej chłopaki, tu był przed chwilą sztorm. Burza będzie po zjedzeniu burgera. Powiem wam tak, o takim wysiłku, taki burgerek z jajkiem w środku, sałatą, pomidorem i wszystkim innym, bellissimo. Delser, może? No właśnie, nie, jak, co ty chłopie z tym burgerem robisz? To się tak je. Szymon! Ale dobra woda. Ale się nażarliśmy. Teraz idealne będzie leżakowanie. Się nażarliśmy jak świnki. A Gol, to nie tak jak myślisz. Zamiast odpoczywać na pontonach, tak jak widzieliście, poszliśmy na surfa raz jeszcze, ale uznaliśmy, nie będziemy tego nagrywali, bo was zanudzimy. Ale nagraliśmy co innego na tym surfie. YouTube Shorts. Mam kanał nowy na YouTubie. No, serio. Rezigius Shorts. I takie krótkie filmiki wstawiam, nie? Glęcu, to ma też był. Co, no? Glęcu miał wygrać stówę, ale przegrał, bo jest słaby. Ale wygrałem słabe i to jest lepsze. Wbijecie na mój nowy kanał. Miłość. Mareczku, idziesz na kawę? Kawusie? Kawusie! To kawa! Tak się wyrąbaliśmy, w sensie energetycznie, że to jest hit. Więc idziemy po kawę. Godzina 21:59 i 38 sekund. Aha, no jasne. I okłamujesz widzów znowu. Stary, no mam... No, super. Źle ci chodzi telefon. O 15 sekund. Kawka. Zdrówko. Dobra, kamusia. Markowi oczywiście wyrąbało error. Dolej wody, dosyp kawy, wymień tacki. Jak to Marek, twoja kawa? Właśnie robię oczyszczanie filtra. Patrz, jaki klimat teraz tutaj panuje. To jest po prostu raj. Przynajmniej tak to wygląda. No w nocy zrobił się teraz niesamowity klimat. Ubieramy szlafroki. Jedziemy na stację benzynową, bo nam soczków zabrakło. Mam ochotę na jakieś soczki, jakieś batoniki, jakieś coś. Ciekawe jestem, czy będzie nam zimno. Dobry, stary przyszedł. Wygoda? I styl. Panie się nie przejmuje nami. Dziękujemy pięknie, dobrej nocy życzę. Zakupki zrobione. Otwórz pan! Otwórz! Otwórz! My tu na nagrywki! Zimno! Odpuśćmy jutro! Zaraz ci zrobię z dup! Postanowiliśmy z Markiem się przejść trochę. Cezarze, gdzie jesteś? Jedna z naszych łaźni prywatnych. Do wyboru do koloru. Zapraszam. Ciepło? Dobra! A tutaj po lewej mamy statuetkę Glęca. Jego kształty świetnie odwzorowani. Pa, zoba. Widzi? No, widzi. 15 po północy, idziemy na saunę. Ej, ładnie tu. To wszystko jest dla nas dzisiaj na wyłączność. Gdzie jest Nemo? Nemo! Doris! Doris, gdzie jest Nemo? Zapraszam!
jakie to jest piękne. Ej, stary, tu podłoga grzeje na jakieś 50 stopni. Jest cudowna. Dobra, zdejmujemy. Pokazujemy bestię. 3, 2, 1. Słyszycie, że Remek był na Zanzibarze. To jest ta palma, na której ma zdjęcie. Wchodzimy na szczyt góry. Mont Blanc. O, to jest! O, jest, nie, nie, jest! Ja pier... Nie, nie! Wychodź, wychodź! Teraz chyba najcięższy z momentów. Będziemy próbowali spędzić noc na pontonach w tym basenie. Czy się uda, nie wiem i bardzo wątpię. Glency, przyjąłeś już, widzę, pozycję do spania. Szczerze powiedziawszy, nie wierzę w to, że się to uda. Już teraz czuję, że ta pozycja nie jest najwygodniejsza, bo nie ma nic na głowę. Ładny sufit. Ponoć się otwiera. Powiem tak, czuję się, jakbym był po weselu, trunkowo, a wcale tak nie jest. I zmęczenie nas tak dobiło i tak strzeliło, że to jest hit. Z pół do trzeciej, dlatego nie powiedziałem wcześniej. Stary, wytrzymam na tych pontonach, że jak się obrócisz w nocy, to spadniesz do wody. Wracam się, nie spadam. Tak będziesz spał? No. Na pewno. Jak masz dupę głęboko, to git. Ale ja skostnieję jak dziki. To jak się zachce siusiu w nocy? To musisz tu... Stary. To jest niemożliwe, żeby tak zasnąć. Ja nie jestem w stanie tak spać jak ty. I śpię... Tego... Rącz leciał, patrz. I świeci. Jak powiedz... Fajny kocyk! Stary, nie da się tak spać. Możliwe. To... Może pójdźmy po prostu dalej. Nie, wracam na leżaki, to nie ma sensu, to... Dobra, znikam. Idziemy spać. Normalnie. Przegraliśmy. Szósta 50. Idę jeszcze spać. Definitywnie. 9:50. Wstaliśmy. Idziemy się ogarnąć i śniadanko. Czekamy na śniadanko. Godzina 10:00. Jesteśmy tu rozpieszczani. Naprawdę. Pięknie to wygląda. Wchodzimy na dach. Jest godzina 10:46, czy kilka godzin, ale w te kilka godzin jeszcze się będzie dużo działo. Zobaczymy. Dobra, chłopaki, do działa! Rozgrzewka! Grobi, szybko, szybko! Ale widoczek. Oh boy. Remek, wszystko to, co widać, to będzie twoje kiedyś. Wbijamy do wody, bo dowiedzieliśmy się, że za chwileczkę na naszą prośbę uda się otworzyć cały ten dach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pip! Jaka stara brama. Pięknie ten super dach. 750 ton? Tak, no. Ja pierdyka. Kolejny milion na ogrzewanie wody. Tylko po to, by Remek miał content. Tylko po to, żeby Remigiuszowi szyberdach otworzył. No. Powiem tak, mistrzostwo. Gigantyczne to było. O Jezu, ale tu jest dobrze. Co się dzieje, Glenco? Nie wiem właśnie, ale moje plecy doznają cudu świata. Muszę zostało tam. Najlepsze uczucie na świecie. A mi pośladki masuje, ała, ale gilgocze! Zaproszono nas na masaż, jak żeby nie było nam za ciężko na tych 24 godzinach. Ja powiem ci, nie wiem, jak my to przeżyliśmy. Ej, czujesz taką tanią tajkę, która ci skacze po plecach? Myślę, że tu mają taką tanią? Marzę o tym teraz. Idziemy to sprawdzić. Tam. A wiesz, że to jest strefa bez tekstylna? Czyli bez majteczek? Fajnie. No, dupę będzie mi widać. A kiedyś coś takiego miałem, jest to specyficzne, powiem szczerze. Oh, czuję się, jakbym był goły. Ten strój jest taki bardzo delikatny. Jest taki jedwabik. Tego się nie spodziewałem. No, a my tu kwiczymy. O, cześć Bartek. Widzę się tylko na lewe oko. Jestem jak kapitan Jack Sparrow. Ale
na spanie wymiętoliły pięknie. Jestem innym człowiekiem. Ja też. Zero nienawiści, tylko miłość. Dobrze, możemy zasuwać dalej. 13:10. Robimy fotki, żeby jeszcze ten czas trochę tutaj, że tak powiem, wydłużyć, ale jeszcze kilka rzeczy się szykuje na tapecie. Będziemy nagrywali ponownie shorty na mój drugi kanał. A foteczki, jeśli was interesują, wbijać na mojego Instagrama, aby zobaczyć. Z Glencu się zrobiliśmy piękne foto. 15:30, jesteśmy tu 25,5 godziny. Dlatego, że robiliśmy jeszcze dużo zdjęć i innych filmików i tak dalej, więc trochę się zeszło. Pakujemy się i kończymy ten film. Panie i panowie, było pięknie. Dziękujemy cudownie Santago za gościnę, bo miejsce przekozackie. Byliśmy tu 26 godzin. Koniecznie wbijajcie do nich na linka w opisie. To wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Zostawiajcie łapę w górę, piszcie komentarze. Gdzie kolejne 24? Elo, cześć!